Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku wracamy do przeszłości i otworzymy sobie tego oto nordyckiego starterpaka z kolekcji FIFA 365 2019. W środku w takim produkcie mamy album, planszę do gry, checklistę, na plakacie dwie zwykłe saszetki, dwie saszetki bonusowe z limitkami jedna mała limitka i jedna duża. Więc otworzymy sobie, zobaczymy jak to wygląda, tutaj jest plansza do gry, jest plakacik. Na limitce dużej jest Messi, na małej również. Mamy dwa razy Messiego, no i te saszetki, dwie zwykłe i dwie bonusowe. Tutaj można trafić nordyckie karty, a tutaj można e, trafić kartę limitowaną. W sumie są trzy karty. Jedna bazowa, jedna specjalna i jedna limitowana. Zaczynamy z tymi saszetkami. Mamy Boatenga na karcie bazowej z Bayernu. Tutaj mamy Thiago Silva, fan's favorite. I limitka Sergio Aguero, czyli Manchester City. Druga saszetka I mamy tutaj Fans favorite look de Jong z PSV Na tej stronie bazówka Modricza z Realu I kto jest na karcie limitowanej? Sergio Busquets Czyli kolejny zawodnik Barcelony No i co? Teraz zostały nam saszetki zwykłe, te nordyckie dla przypomnienia, jak to wyglądało w tej kolekcji: 441 kart do zebrania, 216 bazówek, 117 fansów, 45 goldów, 36 power-up, 18 multiple i 9 rarek. Ekskluzywne karty nordyckie w środku: bazułeczki: Brahimis Sporto, Gulam Napoli, Goldzik. Jordan Pickford, Bramkarz Anglii. Tu mamy kolejne bazówki. Hani, Spartak i Kimich Bayern. I kartą specjalną jest Sergio Busquets z Barcelony, czyli tutaj wpadnam na karcie limitowanej, a tu mamy go na karcie Fans. W drugiej saszetce mamy Kulibali, bazówka Napoli. Następnie Zobnin Spartak z Atletico Lucas Hernandez Kagawa Borussia logo Realu i wow mamy rarkę Kevin De Bruyne pięknie nie było karty nordyckiej ale za to wpadła nam rarka więc naprawdę w dwóch zwykłych saszetkach mamy rarkę Myślę, że super unboxing Fajne karty powpadały, napiszcie w komentarzu, jak wy to widzicie. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.